jadę, choć za chwilę być może będę płynął Aleją Piłsudskiego, z Gołonoga jadę w kierunku centrum. Pogoda fatalna, warunki drogowe do jazdy fatalne. Nie ma chyba gorszych warunków, aniżeli właśnie taka ulewa. Jak wiemy, takie warunki, czyli padający deszcz, są to warunki bardzo, bym powiedział, zdradliwe. Pamiętajmy o zjawisku przede wszystkim, o zjawisku aquaplaningu, do którego może dochodzić i bardzo często dochodzi, i szczególnie jest to związane, jeżeli w takich właśnie warunkach, gdy mamy obfite opady deszczu, gdy stoją kałuże, gdy droga właściwie nam płynie, a nie dostosujemy do tego odpowiedniej prędkości. Bardzo ważną rzeczą są sprawne nawiewy, idealne warunki to jest sprawna klimatyzacja. No ja niestety nie dysponuję samochodem z klimatyzacją, auto klimy niestety nie ma, więc muszę sobie radzić bez niej. I uchylone okno, no to nie jest nic przyjemnego, bo bez tego tak naprawdę za chwilę zaparowałyby całkowicie szyby. Nie, prawym pasem tutaj nie pojadę w tej chwili. Prawy pas jest właściwie całkowicie zalany. Więc jak widzicie, poniekąd warunki atmosferyczne wymuszają w pewien sposób, można powiedzieć, łamanie przepisu, bowiem nie bardzo jesteśmy w stanie wywiązać się z tego obowiązku jazdy prawym pasem, możliwie jak najbliżej prawej krawędzi. Teraz jest troszeczkę, że będę mógł na ten prawy pas zjechać. Ale za chwilkę pewnie znowu, tym bardziej, że tutaj mamy od Granicznej do Zawickiej odcinek, w zasadzie nawet do Alei mamy odcinek drogi dosyć dziurawy, zniszczony, więc tutaj też spodziewam się, że ten przejazd za zbyt przyjemny nie będzie. Pamiętajmy o jeszcze jednym obowiązku, jaki na nas jest nałożony, na nas kierujący. Mamy jechać w taki sposób, aby nie chlapać pieszych. I to jest obowiązek nasz, jako kierujących pojazdami. Nie pieszego, aby uciekać przed nami, bo ja sobie będę zap i tak dalej. O matko boska, przecież tutaj jest normalnie jezioro. No i wyobrażacie sobie tutaj jechać z prędkością, nie wiem, 40 czy 50 km na godzinę? Przecież tu jest ogromne bajoro. To jest Pogoria 5. Wrócę do kwestii chlapania pieszego. To na nas, na kierujących pojazdami, nie na pieszych, spoczywa obowiązek jazdy w taki sposób, aby tego pieszego nie chlapać. To, że tutaj jest bardzo dużo wody, to mam jechać na tyle wolno, żeby nie chlapać na boki. Ja w tej chwili jadę z prędkością 30 na godzinę. I poniekąd wydaje mi się, że pędzę. Ideał mieć SUV-a na takie warunki, to spokojnie sobie można lecieć. To, że jest ogrom kałuż,
nie stanowi tutaj żadnego problemu. Skrzyżowanie z Wojska Polskiego znowu troszkę lepiej i łapie nas czerwone światło. A teraz będziemy mieli tak naprawdę odcinek drogi, gdzie powinno się jechać dość spokojnie, bowiem będziemy jechać pod górkę do ronda na Redenie, czyli skrzyżowanie Królowej Jadwigi i Alei Róż. Ja oczywiście jadę w kierunku centrum. Natomiast zwróćcie uwagę, od Gołonoga do Redenu 6 minut. Normalny czas przejazdu, myślę, że tutaj to byłoby, ja wiem, około 3 minut, może do 4, czyli jakieś 50% czasu dodajemy. No, tutaj się czuję, że jedziemy pod górkę, pełen spokój, aczkolwiek przy prawej krawędzi troszkę tej wody w dół płynie, więc można się łapnąć na ten właśnie aquaplaning właśnie w takiej sytuacji, gdy wydaje nam się, że mamy bardzo fajną drogę, że można na niej jechać, a jednak gdzieś tam ta woda przy krawędzi stoi. Jadę w prawo w kierunku centrum. No i teraz chyba woda powinna będziemy płynąć, czy też jechać wraz z nurtem tej drogowej rzeki. Oczywiście również bardzo ważne wycieraczki, umiejętność obsługiwania tych wycieraczek. Mnie często zastanawia, dlaczego kursanci nie chcą, aby wycieraczki chodziły tak jak w tej chwili u mnie, czyli aby było włączony to wycieranie ciągłe, tylko wolą, gdy one pracują w sposób taki przerywany, nawet przy dużej ulewie. Nie wiem, mnie to zastanawia. I czy pojedziemy prosto. O, nie pojedziemy prosto, moi drodzy. Przy Hucie Bankowej jest zalana droga. Czy tutaj jesteśmy w stanie coś zrobić innego niż te pojazdy? Nie jesteśmy w stanie zrobić nic innego aniżeli te pojazdy. Szkoda, że nie zjechałem. Do Pogori też się nie zjedzie. Natomiast najlepsze tutaj w tym korku, gdzie teraz utknąłem, jest to, że tak naprawdę pamiętacie, kilka tygodni temu nawet pokazywałem na swoim kanale, że w rejonie Sobieskiego a 3 maja naprawiono tutaj studzienkę kanalizacyjną. Jak studzienka została naprawiona? Mamy idealną odpowiedź. Jak wyglądają studzienki kanalizacyjne w Polsce i co tutaj zostało zrobione? Został zrobiony po prostu bubel. Nie bójmy się tego powiedzieć. Kilkanaście minut deszczu, świeżutko naprawiona studzienka kanalizacyjna, studzienka, która nie jest w stanie przyjąć opadów deszczu. To jest paranoja. To jest chyba tylko w naszym
pięknym, cudownym kraju możliwe. To chyba nigdzie, nigdzie na świecie nic takiego się nie dzieje. No cóż, czekamy, zobaczymy, co się tutaj, być może się uda jakoś przejechać przez przez centrum handlowe Pogoria, przez parking. Udało się jakoś przebrnąć na drugą stronę. Jak to zrobiłem, nawet mnie nie pytajcie. Natomiast zwróćmy uwagę, dokąd sięga korek, nadjeżdżając od strony Będzina. Zaczyna się tak naprawdę już przy Lidlu, a za chwileczkę będziemy mieli zakorkowane już skrzyżowanie z Chopina. Jestem na ulicy Dąbrowskiego. Od 3 maja już będę stał w kolejce do skrzyżowania z Kościuszki. Podejrzewam, że nie lepiej jest, gdybym jechał przez ulicę Legionów Polskich. Po prostu coś normalnie niesamowitego. Nie będę kombinował objeżdżania teraz przez Legionów. Jadę już spokojnie. O, już tam straże jadą, aby odpompowywać wodę, tak więc pewnie coś się zacznie dziać za chwilę. Na szczęście ustał nieco deszcz. Albo już nawet w ogóle nie pada. Nie no, coś tam jeszcze pada, ale już nie tyle. Aby miało się coś dziać. No i udało się dostać na ulicę Kościuszki. Tutaj również jakieś wypompowywanie wody. Również straż. I powiedzcie mi, czy nam potrzeba jakichś wojen? Nam wystarczy pół godziny opadów deszczu. I Polska tak naprawdę znika z powierzchni ziemi.